to znaczy po cygańsku witamy Państwa. Witamy wszystkich kochanych widzów, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie dzisiaj. Wśród nas są chyba przedstawiciele władz miasta, bo nie widzę chyba. Jest pan wiceprezydent? Nie ma. Ale za to jest były pan wiceprezydent, na którego zawsze mogliśmy liczyć. Pan Robert Szczepanik, bardzo serdecznie witamy. Dziękuję. Witam naszą Zosię Kroll, która jest szefową organizacji pozarządowych, bo my jesteśmy stowarzyszeniem zgrupowanym w takiej właśnie organizacji pozarządowej, która nami się opiekuje, pomaga uzyskać środki. Witam przedstawicieli wszystkich klubów Seniora Zdrowie, a tak prywatnie chciałabym jeszcze powitać bardzo serdecznie po raz pierwszy u nas na koncercie moją byłą szefową, z którą bardzo długo pracowałam, Annę Izdebską z mężem. Kochani Państwo, dziś staramy się Państwa zabrać w podróż muzyczną po wszystkich przebojach cygańskich. Słowo cygan będzie odmieniane wielokrotnie. Jest w programie taki utwór, co wy wiecie o cyganach. No troszkę wiemy. 700 lat temu cygański wędrujący lud przyszedł do nas z Indii. Popatrzcie Państwo, do Europy, z Indii, 700 lat temu. Rozprzestrzenił się po całej Europie, prowadząc koczowniczy tryb życia. Ten pierwszy utwór to właśnie opowieść o cyganach. Do Polski cygani trafili 200 lat temu, ale już z kierunku innego, z Mołdawii. Z Mołdawii i również prowadzili starsze osoby. Pamiętają tabory, które przejeżdżały, szczególnie w małych miasteczkach i na wsi. Dzieci się bały, bo straszone były cyganami, że ich pokradną, zabiorą. Pamiętacie Państwo takie opowieści? Pamiętamy. Oleksii, książę Petersburga, sprowadził właśnie z Mołdawii pierwszy taki zespół muzyczny, który pięknie rozkwitł przy nim, on finansował, pomagał i z tego powstały utwory, pierwsze romanse cygańskie, najpiękniejsze na świecie, romanse cygańskie i u nas w programie będziemy mieli również taki utwór przepiękny. Dziś w kapeli pomaga nam, przyjęła zaproszenie nasza wnusia, bo to jest wnusia tego zespołu, która od 15 roku życia grała, nasza Paulinka Kędziora-Szewczyk. Będzie grała na skrzypcach i właśnie pięknie nam zaśpiewa. Dziękujemy Ci, Paulinko, że chciałaś nam pomóc. A kapela, jak zwykle, w składzie najlepszym w Siedlcach. Klarnet Władek Matejko, Antek Pesz, akordeon, Jarek Miller, gitara akustyczna, Andrzejek Dmowski, gitara basowa, Marek Mężyński, klawisze i nasz wspaniały Waldi Strzałek, perkusja i wokal. Kochani Państwo, a to piękne seniorinki w takiej odsłonie. Wszystko to dziewczynki najzdolniejsze w Siedlcach poszyły we własnym zakresie, podokupowały i tak właśnie wygląda pomysłowość naszego zespołu, który działa w Siedlcach 20 lat. Ten koncert
ten koncept to jest kolejny już, który w tym roku żeśmy Państwu przedstawili. Było już to jest piąty duży projekt. Także oprócz tego, że piękne stroje, to seniorinki są bardzo pracowite. Pracowite mróweczki. Zapraszamy Państwa teraz do pięknego utworu, który przedstawi nam Jasio. Jasio, zagraj mi piękny cyganie. Będą piękne cyganeczki małe i cygan mały. Zuzia i Hania Czmudzińskie, ukłonił się ładnie. Ukłonił się pięknie. I Dominik Grochowski, piękny cyganeczek, a prywatnie wnusio naszego perkusisty. Oj ten poeta, oj ten poeta. Jeszcze raz paluszkiem wgrożę. Dziękuję. Muzyko, towarzyszko życia wierna, przyjaciółko na dobre i złe, świadkiem jesteś miłosnych wyznań, pocieszycielką złamanych serc. Do łez potrafisz wzruszyć, balsamem jesteś dla duszy. Pięknie zapraszasz nas do tańca, z tobą przyjemnie przez życie iść. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, do tekstu Agnieszki Osieckiej, a muzyki Andrzeja Zielińskiego. I obydwie Krysie piękne, dziewczynki i bardzo zdolne. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Już nie ma, bo przy wartości
oczu, co zrywa się z płuc. Pełna miska i radio poema, zamiast płaczu, co zrywa się z płuc. Do marszu orkiestra nam gra. Egzaminy, szkoła i trena. I do marszu orkiestra nam gra. Hej! Szczęścia niewiele nam brak. Pojaśniało to życie jak scena. Tylko w bólach przechadza się tak. Pojaśniało to życie jak scena. Przedstawiciele domu nad Stawami z Dominikiem. Nie wiem, czy pani dyrektor jest obecna? Nie ma, ale Dominik jest przedstawicielem administracji. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. A grono nasze od niedawna zasiliła nasza piękna Danielcia Pachecka. Jagódka, pokaż ją tutaj. Pokażcie. Tak. Piękna, zdolna. Będzie nam pomagała. 17 sierpnia 1908 roku w okolicach Lublina, w taborze cygańskim, urodziła się Bronisława Weiss, zwana Papuszą, co na polski to jest laleczka.
jedyna romska poetka, która w tym języku pisała poezję, eseje i której nikt nie uczył czytać. Sama dzieciom wróżąc skarb, pomagając, nauczyła się od nich języka romskiego i zaczęła pisać. W taborze z nią był również słynny cygan Edward Dębicki, który ma obecnie lat 90 i znał osobiście papuszę Donbasy. Na tyle była popularna jej poezja, że znany literat Jerzy Ficowski zapromował ją do reżysera Krzysztofa Krause i w 2000 roku powstał film Babusza. Na pewno część z Państwa oglądała. Ficowski jest w ogóle odkrywcą jej talentu i za jego sprawą właśnie ten film powstał. Zmarła 8 lutego 1987 roku. Będąc prawie bezdomną, przygarnęła ją cygańska rodzina w Inowrocławiu. Przed Państwem piękny utwór liryczny, który datuje się z 1931 roku do muzyki Karela Wacka i polskiego tekstu Andrzeja Własta. Graj piękny cyganie, koleżanki siadamy, a nasza Jola się produkuje. Kochał ją jak własną córkę swą.
Zapowiadałam Państwu poetkę romską Papuszę. Jeden z jej wierszy przybliży nam nasza Grażynka. Lesie, ojcze mój. Lesie, ojcze mój, czarny ojcze, ty mnie wychowałeś, ty mnie porzuciłeś. Liście twoje drżą, a ja drżę jak one. Ty śpiewasz i ja śpiewam. Ty śmiejesz się i ja się śmieję. Ty nie zapomniałeś, ja cię pamiętam. O Boże, dokąd iść? Co robić? Skąd brać bajki i pieśni? Do lasu nie chodzę, rzeki nie spotykam. Lesie, ojcze mój, czarny ojcze. Teraz oparta na motywach ludowych, miłość do cygana. Dadi, dadi, dadi. Płacą
tyle za sprowadzanie do programów zespoły cygańskie. My nie bierzemy ani złotóweczki za ten występ. Jest różnica. A teraz przepiękny utwór. Wykona go dla nas i dla Państwa nasz Zbysio, najprzystojniejszy z piosenkarzy naszych. Księca. Na dancingu księca i okolicy. Na dancingu tańczą goście. Kocham ogień, wiatry wielkie i małe wykołysały cyganeczkę i w świat pognały ją daleko. Przed nami przepiękny, energetyczny utwór. Hej, 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 cyganie! I nasza Jakubka.
właśnie wykonała nasza Jagódka, która pozdrawia koleżanki z Szybieszowa. Następny utwór, bardzo energetyczny. Proszę Państwa, u nas na koncertach cała sala śpiewa. Także refreny zapraszam do śpiewania razem z nami. Iza też śpiewa. Tańczmy z cyganami, z cyganami. Woda, która wędruje. I nasza Grażynka. Już dawno przeminęła pora cyganów, którzy wędrowali. A ja ich widzę.
są bystrzy jak woda mocna, przejrzysta, która przepływa. I domyśleć się można, że przemówić pragnie. Biedna, nie znasz żadnej mowy, żeby nią gadać, żeby nią śpiewać. Coraz to pluśnie tylko srebrnie, zaszemrze jak serce woda mówiąca. Tylko koń, co na trawie się pasie niedaleko stajni, słucha jej i szum rozumie. Ale ona nie ogląda się za nim, umyka, odpływa dalej, aby oczy nie mogły dojrzeć rzeki, która wędruje. Przed Państwem utwór znany od 1979 roku. Proszę o ciszę. Do tekstu Kondradowicza, a muzyki Waldemara Kazaneckiego. Wykonywała go niezastąpiona, piękna, wspaniała Anna Jantar. Cygańska jesień, którą przybliży Państwu nasza Ela. Drożny kwiat spadł.
nie szkodzi. Nie szkodzi, że czasami coś nam w krzyżu strzyka. Lecz wciąż mamy serca młode, bo w nich gra muzyka. To jest, proszę Państwa, opowieść o seniorinkach. Widzicie, jak niektóre, w jakim stanie między nimi babcia prowadząca, utykająca, ale w sercu jest muzyka i to nas trzyma przy życiu. Ostatnie 5 lat przypadło na prezydenturę pana Sitnika i pana Szczepanika. I tu się datuje właśnie rozwój tego zespołu. Zostaliśmy dofinansowani, zostaliśmy zaopiekowani. Na każdym koncercie był jeden albo dwóch prezydentów. To również podnosi autorytet takich koncertów. Bardzo się cieszymy, że mimo, że pan prezydent Robert Szczepanik nie jest już prezydentem, a szkoda, że jest obecny z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Przepiękny również na motywach ludowych utwór Gdzie ty jesteś, cyganeczko, z repertuaru Don Wasyla.
mądrego zroju nie czerpałam sił, tylko przymyłam oczy. Niedźwiedź po lasach się włóczy, jak srebrny księżyc. Wilki boją się ognia, ale nie ugryzą cygana. Ach ty, cyganko, zielone oczy twe! Znacie Państwo jego życiorys na pewno, przybliżę go. W wieku 19 lat za odmowę pełnienia służby wojskowej musiał odbyć 1,5 roku kary więzienia. W więzieniu powstał Ostatnia Nocka, powstała piosenka po pobycie w więzieniu. I również, ponieważ tam spotkał cyganów pięknie grających, cygańska dusza, który za chwilę przybliży nas Zbysio, a Maciej Maleńczuk występował i tworzył zespoły Pudelsi, Psycho Dancing obecnie i jeszcze wiele innych. Przed nami Zbyszek. Thank you.
Dlatego śpiewam i dlatego gram, gdy rozpad sercu wiem, to śpiewa tego nie lęk. W moim życiu przecież było tak, że oglądałem wolny świat za kraj. Spotkałem tobie niejednego z nich i każdym wczoraj nie mówisz. Nie raz, nie dwa bym pało tak, żeby na oknie usiadł tak, bo ciemny twarz się płynie w zam. Ja si da si da na ni na na. 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 Jego nie zatrzyma nic i operacja jest bez muzyki. Co teraz minie, nic nie wróci już. Czas pola było trzymać już. Dlaczego to mieć tak ten czas? Bo to, co już nie będzie nas. Chcę badać, czy w zamknięciu nie brał, a ja 20 wiosen miał. Zagnam się jeden raz, niż się podłoń sobie czas. Piękną strasznie mu co tu mieć. Tego już nie wierzę w nas. Cygańska dusza lepiej nasz uroda i pewnie pało. Cygańska dusza ma chyba coś nie ma na chęta i na rano. Cygańską duszę mam, dlatego śpiewam i dlatego gram, by rozpad serce wie, wtedy śpiewam i lejle. Nasz Baldi, nasz Baldi. Do muzyki Stefana Rębowskiego, tekstu Jerzego Ficowskiego z repertuaru królowej naszej sceny Maryli Rodowicz jadą wozy kolorowe. Wszyscy śpiewają. Wszyscy, pan Robert Szczepanik również. Zapraszamy. Proszę bardzo. Jadą wozy kolorowe. Jadą wozy kolorowe.
drewa po szybie, stare płótno, co mi dacie, żeby już nie było smutno. Damy wiele i nie było sam raz. Odpoczniemy, bo przed Państwem zabieram Państwa w podróż po romansach. Romans Oczy Czarne. Słynny cygańsko-ukraiński utwór powstał na bazie wiersza Jewgenia Chrebinki, poeta, który na Ukrainie jeździł do kolegi swojego wojskowego, a ten kolega ziemianin miał piękną córkę o czarnych oczach, Maria Wasilewna. I na podstawie tej miłości, która rozpaliła jego serce, powstał tekst piosenki Oczy Czarne. Kompozytorem, bazą do muzyki, do tego utworu jest Walc Hołmycz, czyli Hołd, kompozytora Floriana Hermana. A dzisiaj nasza wspaniała skrzypaczka, jednocześnie utalentowana wokalistka, przybliży Państwu ten utwór w wykonaniu siedleckim. Oczy Czarne! Oczy czarne, oczy dziwne, oczy strasne i prekrasne, jak luna jasna, jak luna jasna, z nad увидела.
dziwnie, oczy strasznie i prekrasnie, jak lubił ja was, jak walił ja was, zlubili was w niechaloszy czas. Jak na patą ja ciebie, patą ciebie ja, patą znowa ty, patą znowa ja, patą jest ty, raz cieluję się ja, oczy czarne, oczy dziwne, oczy strasznie i prekrasnie, tak ludno mnie was, tak bawią się raz, znowu widzę was, niech roszy czas. Dzisiejszego programu. Przystępując do opracowania tego programu, nie wyobrażałam sobie, że nie będzie w zestawie kapeli skrzypiec. Paulinka dała się zaprosić, mimo że ma dużo, już jest mamą, ma synka pięknego, przystojnego męża, a wszystkie dziewczyny jej zazdroszczą Marcinka i pięknie śpiewa, rozwija się. A zaczynała u nas jeszcze ze szkoły, pamiętam, kanapeczki jej żeśmy dawali, bo prosto ze szkoły na próbę zespołu sali białej żeśmy najczęściej ćwiczyli. Wtedy zespół był właściwie w pielęgniarstwie. Jak teraz patrzę na scenę, porównujesz, co było kiedyś, a teraz. Jak żeśmy zdobyli zaufanie państwa, że jesteście z nami, z koncertu na koncert jest nas więcej. Jest nam przykro, wiem, że chyba niektóre osoby nie znalazły miejsca, ale no niestety. Sala ma tylko określoną ilość miejsc,
ale bardzo się cieszymy, że możemy gościć tylu naszych sympatyków. Przed Państwem zespół, co wy wiecie, utwór, co wy wiecie o cyganach, a ja Państwu w kilku zdaniach tylko przybliżę o słynnych zespołach cygańskich, których jest bardzo dużo, ale najpiękniejsze to te. Edward Dębicki ma w tej chwili 90 lat, przepięknie gra na akordeonie bajana, urodził się w Kaliszu, jest twórcą i założycielem cygańskiego zespołu Terno. I jego spotkania, międzynarodowe festiwale są słynne od 1989 roku. Znał Pachuszę, a pochodzi, w tej chwili jego zespół Terno działa na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Don Wasyl, kto nie zna Don Wasyla, wszyscy. Twórca zespołu Don Wasyl i Roma, Don Wasyl i Gwiazdy Pieśni Cygańskiej w tej chwili. Ma lat 74, urodził się w Łodzi, kompozytor, tekściarz, poeta. Pochodzi z dynastii Baroszero, z królewskiej rodziny romskiej. Co ciekawe, jeśli chodzi o nazwę, bo do roku 1971 nazwa Cyganie. Natomiast Międzynarodowy Zjazd Romów w Londynie uchwalił, że od tego momentu naród cygański będziemy nazywać Romami. Don Wasyl na scenie od 12 roku życia, twórca słynnych festiwali w Ciechocinku, Blinojecku. I Bogdan Trojanek, rad 58, Biały Cygan, jak go nazywają, twórca i członek zespołu Terno Roma, czyli Młodzi Cyganie. Działacz społeczny, przedstawiciel Romów w rządzie i społeczny doradca romskiego króla w Polsce. A przed Państwem utwór Co wy wiecie o cyganach? A już dużo wiecie, bo sporo mówiłam. Co wy wiecie o cyganach? Thank you.
całej ziemi wszędzie, cygan zawsze z sobą będzie, że cygańskie czary mary schowa w skrzypce i gitary. A ty zagra, świat zapłacze od melodii tej tułacze. Jak pięknie szumi nam las, to on mi śpiewał piosenki. Oj, jak pięknie odpływają rzeki, to one serce me cieszą. Jak pięknie patrzeć się w toń rzeki i powiedzieć jej wszystko. Tej piosenki na pewno nie ma na sali osoby, która by nie znała. Cyganeczka Zosia i nasze gwiazdy Krysia i Grażynka. Cyganeczka Zosia. Zosię,
nasze solistki, co jedna to mówi, że jest chora. Widać choroby, prawda? Na początku zapomniałam o mojej ulubionej sołtysce schodowa, którą witam. Jest na widowni Ewa. Kochani Państwo, piękna wizualizacja to zasługa naszego Doreczka Żebuskiego, bo te obrazy, owszem, my jesteśmy na pierwszym planie, ale te obrazy przybliżają Państwu temat. Bardzo dziękuję, Dareczku, kolejny raz nas wspomagasz. Dziękuję bardzo panom i obsłudze Miejskiego Ośrodka Kultury za to, że kolejny raz są z nami. Uczą nas, jak się poruszać na scenie, śpiewać, no to już my same się uczymy, ale pomagają. Wiecie Państwo, że jako stowarzyszenie otrzymujemy granty tak zwane, teraz się zbliża termin 30 listopada również na składanie wniosków. Jest to troszkę grosza, ale na cały rok przyznana kwota, która, no, gdyby nie to, że jesteśmy pracowite, nie starczyłaby po prostu, bo i muzyki, muzycy, i aranżacje, i to wszystko, zakupy, rekwizyty. Dlatego jak zawsze ośmielam się do Państwa zwrócić po złotóweczkę do koszyczka. Jeżeli będziecie mogli i chcieli wesprzeć nasze stowarzyszenie, to bardzo bym prosiła przy wyjściu. Będą koleżanki, które do koszyczków będą zbierały. Chciałabym dzisiaj bardzo, bardzo pogratulować rodzicom naszej Hani i Zuzi. Pokażcie się, Ela. Ela i tatuś dumny. I te piękne cyganeczki i cygan Dominik. Dominik, tak, bo zapomniałam nazwisko. Dziękujemy Wam bardzo. A nawet wszystko, duże brawa dla nas. Jeszcze nie ma finału, kochane. Ukłońcie się tylko ładnie. A nade wszystko, kochani Państwo, chciałabym bardzo podziękować naszej Paulince. Bo bez przypiec... Bardzo powiem Państwu szczerze, że jak Pani Jadzia do mnie zadzwoniła z prośbą, żeby wystąpić z Państwem, to ja sobie nie wyobrażałam sobie, żeby mogła odmówić Państwu tyle lat, ile ja tutaj grałam, śpiewałam z Państwem, kawał czasu wychowałam się, bo jak Pani Jadzia powiedziała, że ja tu po szkole przychodziłam, kanapeczki dostawałam. I naprawdę jest ogromny sentyment, zawsze ciepło wspominam Państwa, zresztą na moim ślubie seniorinki były, także traktuję seniorinki jak rodzinę, bo tyle babci i dziadków to chyba nikt nie miał, jak ja mam. Prawda? Właśnie, dlatego bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję, że mnie zaprosiliście, moi kochani. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę miała okazję wystąpić, spotkać się i te kanapki zjeść nieraz już. Dziękuję bardzo. Kochani Państwo, a ja chciałabym Was zaprosić już na rok następny. 12 stycznia w tej sali będzie przegląd kolęd w wykonaniu seniorinek. My jak zwykle występujemy w pięknych strojach, przygotowujemy już stroje i kolędy te nasze rodzime
ale również i pastorałki troszkę nowoczesne. Zapraszamy 12 stycznia, godzina 17, sala Podlasie. 2 kwietnia albo w okolicach, jeżeli dyrekcja tutaj Miejskiego Ośrodka Kultury nam przydzieli salę, planujemy koncert. Koncert poświęcony pamięci świętego Jana Pawła II z tytułu 20. rocznicy jego śmierci. Jedyny Polak, który był na tym stanowisku, czy ktoś wierzy, czy nie, ale reprezentował naród polski godnie i te wspomnienia, szczególnie z ust seniorów, mu się należą. Przygotowujemy piękny repertuar i w kwietniu zaprosimy Państwa. 1 sierpnia planujemy po raz czwarty śpiewanie bohaterom Powstania Warszawskiego na placu przed Urzędem Miasta. Jeżeli dożyjemy, Bozia da, to spotkamy się tam. Potem w Aleksandrii spróbujemy Państwu przypomnieć koncert Warszawa da się lubić. Był duże zainteresowanie tym koncertem, tą tematyką i myślę, że spotkamy się w Parku Aleksandrii na tamtej scenie. Natomiast na jesień planujemy przegląd piosenek patriotycznych. Jeżeli tylko prezydent miasta i miasto da nam wsparcie finansowe, wobec tego nie ma mowy, nie mamy budżetu, my i tak jesteśmy opodatkowani, bo płacimy składeczki. Nie dość, że dziewczyny ciężko pracują, to jeszcze niestety musimy na utrzymanie stowarzyszenia zbierać składeczki, bo mamy i lokal do opłacenia i no, różne wydatki, księgowość i tak dalej. Kochani, jesteśmy tak politycznie i geopolitycznie w sytuacji bardzo trudnej. Za naszymi granicami ciągle słyszymy, że coś się dzieje, że te rakiety coraz bliżej naszego państwa. Dlatego nie może się odbyć naszego koncertu bez tekstu, który jest przesłaniem i wołaniem o pokój. Tyle pieniędzy, które idzie tam w przestrzeń, zmarnowanych, a ludzie ubierają z głodu. Popatrzcie, jak ten świat jest urządzony. I przed Państwem piękny utwór Don Wasyla, jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami, a my jak dzieci miłości pragniemy, bez granic, bez granic. Ktoś, codziennie płacze ktoś, codziennie nas.
chwile złe, niebiosa los odmieni, niech nie zatruli się. Pamiętaj, bracie mój, pamiętaj, siostro ma, że świat nasz wciąż istnieje, dopóki miłość trwa. Więc kochaj z całej sił, jak siebie wszystkich nas, bo miłość tylko ona zwycięża nawet czas. Wielka jest niebo dla wszystkich, jedno słońce nad nami, a my jak dzieci miłości pragniemy bez granic, bez granic. To jest moja szefowa, z którą prawie 20. Tak.
tego, że znamy się z kierowniczką zespołu od wielu, wielu lat, ponad 30. W sumie pracowałyśmy ponad 20 w jednym zakładzie pracy, więc z przyjemnością chciałabym zabrać głos i pogratulować pięknego koncertu. Mam nadzieję, że zdrowie, dobre zdrowie, kondycja i finanse pozwolą, że jeszcze będą piękne następne koncerty. Dziękujemy za ucztę duchową. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. A chcę Państwu przypomnieć, że w początkach działalności moja dyrekcja pozwalała ćwiczyć nam u niej i zasługi ma. A przed Państwem przewodnicząca organizacji pozarządowej, pani Zofia Król. Nie jest stąd chyba też nie jestem widoczna, a jestem osobą nieśmiałą, wolałabym to zrobić tu. Ja za każdym razem jestem pełna podziwu i ze wzruszeniem uczestniczę w koncertach. Do tej pory na w miarę możliwości Rada Organizacji Pozarządowych wspierała zespół seniorynki i będzie dalej wspierała. Jesteście panie i panowie gwiazdą naszych wieczorów i takiej wieczerzy wręcz duchowej. Różnorodność koncertów, obchody świąt i wasza życzliwość wobec nas, publiczności, kiedy karmicie nas takim pięknym tekstem i wykonaniem, począwszy od tekstów, stroje, wasze uśmiechy i radość, która od was bije. Życzę wam zdrowia przede wszystkim, proszę państwa, bo to jest najważniejsze, bo bez tego dalej nic nie zrobicie. A my z kolei postaramy się, żeby wam lżej było pracować i działać. Gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Dobry wieczór Państwo, szanowna Pani Jadwigo, szanowne Panie, szanowni Panowie, szanowna publiczności. Po raz kolejny okazuje się, że ta poprzeczka z koncertu na koncert idzie coraz wyżej. Coraz piękniejsze stroje, a za to energia i radość i ta młodość, która od Państwa minuje, to bije po całej widowni. Myślę, że wszyscy tutaj się to wyczuwają. Proszę Państwa, pierwszy raz stwierdziłem, oczy, że na koncert seniorinek zabrakło miejsc. Po prostu już ci to wszyscy później nie mogli wejść. To też świadczy o tym, że to, co Państwo robicie, Panie, Panowie, ma swój sens i myślę, że ludzie też to doceniają, prawda? Bardzo proszę o oklaski. Ja bardzo dziękuję za moje słowa i pod adresem własnym, pod adresem nieobecnego pana prezydenta Andrzeja Sipnika. Przepraszam, bo mieliśmy być w dwóch, taka tradycja, prawie zawsze byliśmy w dwóch, ale sprawy rodziny zatrzymały go w Lublinie, dlatego nie mógł przyjechać. No ja już bezpośrednio nie mogę decydować o tym, jakie wsparcie pani dostanie się jako zespół, ale jako radny Rady Miasta obiecuję, że nadal będę dbał o to i popierał i lobował, jak to się ładnie mówi, żeby jednak w tej kasie miejskiej jakieś pieniądze dla państwa się znalazły. Tym bardziej, że oprócz tego pięknego występu, który jest nie pierwszy i mam nadzieję nie ostatni raz bez cygańskich wrót, bo można powiedzieć, że następny koncert też będzie piękny i następny też, to chciałem również się tutaj pochwalić państwu, że z okazji 20-lecia otrzymałem od zespołu dyplom przyjaciela zespołu. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważna pamiątka. Wisi na honorowym miejscu. Mam nadzieję, że nadal za takiego przyjaciela mnie państwo będziecie uważać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Prosimy o hojne datki. I na tym dzisiaj koniec Ewangelii, kochani państwo.